Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Obiecałam Wam kolejne wskazówki, jak się odnaleźć w keto kuchni, żeby było zdrowo, smacznie, przyjemnie. Także jestem, zapraszam Was dzisiaj na moją ulubioną kawę kuloodporną. Moi drodzy, nie ukrywam, że jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Biketo, proponując mi przetestowanie ich produktów i kilka tych produktów naprawdę podbiło moje serce. Uważam, że są bardzo dobre, dlatego chcę się też z Wami nimi podzielić. I nadarzyła się świetna okazja, bo ja jestem fanką dobrego kolagenu. I właśnie o kolagenie dzisiaj będzie mowa. Zapraszam Was na zrobienie pysznej kawy śniadaniowej kuloodpornej, a o tym, dlaczego śniadaniowa i dlaczego polecam Wam dodawanie chociażby kolagenu do kawy, już zaraz opowiem. Wiem, że być może niektórych rozczarowałam, no bo gdzie jest w kawie kuloodpornej masło, gdzie jest śmietana tłusta i olej kokosowy, tego wszystkiego nie było i nie ma już od dłuższego czasu w mojej kawie śniadaniowej i w ogóle w mojej kawie na keto i już Wam mówię dlaczego. Taka standardowa kawa kuloodporna, którą bardzo wiele osób pije, szczególnie rozpoczynając swoją keto przygodę, dostarcza nam naprawdę dużo kalorii, bo w takiej kawie możemy mieć naprawdę 300, 500 kilokalorii, a nawet więcej. Dodatkowo są to też tłuszcze nasycone, które nie są złe, natomiast nie wszystkim one w każdym wypadku będą służyć i mam tu na myśli chociażby dietę redukcyjną, czyli wtedy, gdy chcemy schudnąć, czy na przykład osoby, które są hiperwrażliwe na cholesterol z diety i które mają problem ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu. W takich wypadkach między innymi taka duża ilość masła, śmietany, oleju kokosowego to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Natomiast bardzo często zdarza się, że wybieramy kawę jako pierwszy posiłek. I jest to coś, co jeżeli właśnie dodamy tam tłuszcz, syci nas na dłużej. Natomiast ja proponuję Wam użycie chociażby kolagenu do kawy, dlatego że rano niektóre osoby, szczególnie kobiety, ale nie tylko, są bardzo wrażliwe pod kątem swojej gospodarki hormonalnej. I jak pokazuje wiele badań, dostarczenie sobie z rana białek, aminokwasów, chociażby w postaci bardzo dobrej jakości kolagenu, sprawia, że nie tylko nasze włosy, skóra i paznokcie są piękne i wspaniałe, bo to rzeczywiście jest jeden z plusów suplementacji kolagenu, ale również dbamy lepiej o swoje hormony, a także dbamy lepiej o to, aby mieć stabilne poziomy energii przez całą resztę dnia. Jak pokazują badania, glicyna chociażby, która jest jednym z aminokwasów zawartym właśnie w kolagenie, pomaga nam obniżyć poziom tak zwanego hormonu głodu, czyli greliny. Tym samym, jeżeli napijemy się takiej fajnej kawy kuloodpornej śniadaniowej, to przez dłuższy czas czujemy sytość i mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy w ciągu dnia mieć różnego rodzaju zachcianki. Jeżeli chodzi o kolagen, to dodatkowo ta glicyna między innymi w nim zawarta stabilizuje nam poziomy cukru w ciągu dnia, a o to bardzo wielu osobom chodzi. I mi również, czy to jeżeli chodzi o moje zdrowie, czy współpracując z moimi podopiecznymi. I ma to oczywiście też fajny wpływ, jeżeli chcemy budować masę mięśniową, więc taka kawa śniadaniowa rano, na przykład okołotreningowo, będzie naprawdę bardzo fajnym zasileniem, plus ta kofeina z tej kawy, super sprawa. Ale także dzięki właśnie dodatkowi tych aminokwasów mamy większe działanie przeciwzapalne.
Aminokwasy zwiększają poziom glutationu, a to z kolei właśnie ma wpływ bezpośredni na obniżanie stanów zapalnych. I jeżeli zależy nam na takim działaniu naszej dietoterapii, czy to ketogenicznej, czy innej, właśnie w stronę przeciwzapalną, to jak najbardziej jest to fajny dodatek. Poza tym jedzenie w pierwszej połowie dnia, czyli nie przyciąganie tego tak bardzo długo dopiero na popołudnie, ma również udowodnione działanie pozytywne na nasz organizm, na naszą chronobiologię, czyli taki nasz wewnętrzny zegar, który jest powiązany z tym, co dzieje się na zewnątrz, z tym, że rano jest jasno i to jest pora jedzenia, a wieczorem już raczej odpoczywamy, regenerujemy się i nie uruchamiamy tych wszystkich procesów trawiennych. I rzeczywiście, jeżeli z rana dodamy sobie te aminokwasy, to ma to bardzo pozytywne działanie. Poza tym zobaczcie, tutaj mamy dodatek w tym kolagenie właśnie oleju MCT. Olej MCT jest moim zdaniem rewelacyjny, nie tylko pod kątem redukcji wagi, redukcji stanów zapalnych, dodania nam takiej energii zarówno dla naszego działania, ale także dla naszego mózgu, dla poprawy funkcji kognitywnych. I ja też bardzo lubię, jeżeli chcę, żeby była ta kawa trochę bardziej kaloryczna, żeby starczyła mi rzeczywiście na dłużej, bo na przykład traktuję ją jako pierwszy posiłek, dodaję sobie MCT dodatkowo jeszcze, żeby tych kalorii tam na przykład było ze 150 do 200. Wciąż nie jest to taka bomba kaloryczna, natomiast jeżeli chcemy tą kawę podrasować i rzeczywiście mieć tam 500, 700, 800 kilokalorii, to ja nie widzę przeszkód, żeby dodatkowo dołożyć sobie inne tłuszcze, czy być może samo białko, czy może na przykład fantastycznym dodatkiem też jest żółtko, surowe żółtko, oczywiście ze najpierw parzymy skorupkę jaja, ale takie żółtko jest świetnym źródłem również aminokwasów niezbędnych, potrzebnych nam z rana, chociażby choliny. I jeżeli je zmiksujemy razem właśnie z kolagenem, z MCT, to jest to naprawdę pyszne i jest to fajny zastrzyk energii i taki sycący nas pełnowartościowy, można by już wręcz powiedzieć, posiłek. Jeżeli nie chcemy takiej klasycznej wersji kawy, no ja akurat bardzo lubię smak kawy, ale nieraz też nachodzi mnie na taką kawę bardziej mleczną, to wtedy możemy sobie dodatkowo właśnie dołożyć trochę węglowodanów w postaci napoju roślinnego. Ja najczęściej wybieram to mleko kokosowe, migdałowe, czy też owsiane i ja wiem, że teoretycznie owiec nie jest keto, natomiast w takim mleku owsianym no mamy trochę węglowodanów, ale tego się też nie boimy, jeżeli już jesteśmy po ketoadaptacji. A moja ulubiona proporcja to pół na pół właśnie mleko owsiane z mlekiem albo migdałowym, albo kokosowym. No bo jednak to mleko owsiane ma też taki fajny, słodkawy posmak, więc jest to po prostu inny rodzaj kawy, którą możemy sobie rano zaserwować. Taka kawa bardzo dobrze sprawdza się u mnie, sprawdza się u moich podopiecznych. Jeżeli lubicie słodką kawę, to zamiast takiego bezsmakowego kolagenu czy oleju MCT, możecie sobie wybrać na stronie Biketo opcje smakowe i wtedy ta kawa automatycznie będzie po prostu taka słodka. Ja zdecydowanie bardziej wolę właśnie taki czysty smak kawy, nie słodziłam nigdy kawy, natomiast do wyboru, do koloru możecie sobie naprawdę zaszaleć i ja uważam, że takie połączenie właśnie kolagenu w kawie z olejem MCT to jest połączenie idealne, tym bardziej, że już po 25 roku życia ta produkcja wewnętrzna nasza kolagenu, który jest niezbędny dla naszego dobrego funkcjonowania i dla naszego zdrowia, ona zanika powoli, ale w okolicach 60 roku życia praktycznie już endogennie kolagenu nie produkujemy, więc naprawdę ważne jest, żeby go uzupełniać i to rzeczywiście ma wpływ na nasze hormony. A ja tak Wam tutaj ciągle mówię o tych hormonach, ale kochani, pamiętajcie, że bez równowagi hormonalnej nie możemy chociażby efektywnie chudnąć. I właśnie dlatego niektóre osoby, mimo, nie wiem, przejścia na keto, nie chudną, bo ta gospodarka hormonalna jest zubożona. A tutaj zarówno dodatek tłuszczu jakby jest potrzebny do syntezy naszych hormonów, ale także właśnie aminokwasy, chociażby jeżeli chodzi o hormony naszej tarczycy, to one są właśnie potrzebne
pochodnymi aminokwasów, więc to białko jest naprawdę ważne dla naszej gospodarki hormonalnej. Więc jeżeli chcecie zadbać o swoje hormony, ale też o swoje dobre samopoczucie, to polecam Wam bardzo wypróbować właśnie taką śniadaniową kawę kuloodporną albo dodać do niej czy to napój, czy jakiś dodatkowy smak w postaci już smakowego kolagenu, czy żółtko, jeżeli chcecie masło, śmietanę itd., itd. Na pewno dodatek kolagenu nie zaszkodzi. Dajcie znać proszę, czy pijacie śniadaniową kawę kuloodporną, czy Wam ona smakuje i jakie macie swoje patenty. I koniecznie wypróbujcie kolagen i olej MCT od Biketo. A ja wracam do Was za tydzień z kolejnymi materiałami. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!